Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym zasilaczom laboratoryjnym serii UDP3305SISE. W bieżącym materiale zaprezentuję budowę wewnętrzną tego zasilacza, aby Państwu pokazać, że w tej cenie praktycznie rzecz biorąc ta pozycja nie ma sobie równych. Przystępuję do rozkręcenia tego zasilacza. Tutaj odkręciłem teraz tę gumową osłonę narożną i jak widać one, te śruby nie biorą udziału przy skręceniu obudowy, one służą tylko do przymocowania właśnie tych zabezpieczających przed uszkodzeniami mechanicznymi gumowych odbojników, a więc je pozostawiam wkręcone, a inne śruby mocujące, które tutaj są przy tym zasilaczu, to mamy tutaj od spodu. Tutaj odpadły tylko te śrubeczki, o których mówiłem, prawda? One uczestniczą w przykręceniu do tego plastikowego obrysu tych gumowych zabezpieczeń. I teraz zobaczmy jeszcze dalej, co możemy zrobić, gdzie tutaj są wkręty. Tutaj od spodu mamy dwa malutkie wkręty. Proszę zobaczyć, już widać wnętrzności tego zasilacza. Zrobię troszeczkę porządek na stanowisku i za chwilę z drugiego ujęcia zaprezentuję wszystko. Teraz w trakcie skręcania już tego zasilacza zauważyłem, że niepotrzebnie te gumowe narożniki odkręcałem od obudowy, ponieważ one w żaden sposób nie blokują zdjęcia tej pokrywy. Tutaj mam tą tylną klapę, zamontowane są te narożniki gumowe na tej plastikowej ramce. Tutaj akurat ten zasilacz już stoi i przy okazji można zobaczyć, proszę zobaczyć, jak ten transformator toroidalny jest zamontowany przy pomocy takich dużych śrub. Tutaj jest ta metalowa obudowa, cała ta rama konstrukcyjna i tutaj bez obaw można w sposób pionowy postawić ten zasilacz i ten transformator się trzyma. Ewentualnie ujęcia tej perspektywy, tutaj tak lepiej widać te tranzystory i mostek Greca. I tak oto prezentuje się zasilacz po zdjęciu tej części obudowy. I tutaj to niestety nadal nic za bardzo nie widać tak okiem kamery, bo ja już troszeczkę więcej widzę. Na front panelu mamy część cyfrową. Tam dalej w środku są takie układy przetworników. I ta wersja SE od S nie różni się tylko i wyłącznie firmwarem sterującym, ale również tymi przetwornikami odpowiedzialnymi za rozdzielczość regulacji napięcia pomiędzy poszczególnymi wersjami. Co tutaj widzimy? Widzimy transformator toroidalny, to co najbardziej elektronicy lubią. Jeżeli chodzi o jakość wykonania tutaj tej płytki cyfrowej, większość elementów są to elementy przewlekane SMD. Jest dobra jakość wykonania, płytka drukowana dwustronna z metalizacją otworów, montaż SMD, płytka umyta jest po procesie lutowania. Sam transformator i tutaj ta część analogowa, widzimy, że są tutaj radiatory, tutaj przykręcone są tranzystory mocy, jest można powiedzieć troszeczkę symetryczna konstrukcja.
Widzimy tam w tym oto miejscu są przekaźniki przełączające uzwojenia wtórne transformatora, duży kondensator. Tutaj spróbuję jeszcze jedno ujęcie. Kamerą mam tutaj dodatkową latarkę, którą doświetlam te ciemne miejsca, żebyście Państwo to mogli zobaczyć. Ok. I tutaj teraz tranzystory mocy. Tam widzę chyba po 4, nie, jest jeden mostek i po 3 tranzystory na każdą stronę. Tutaj z tej strony, jak to wygląda, też jest mostek i 3 tranzystory mocy. Może uda się zrobić zbliżenie na te przetworniki, żeby były widoczne symbole. Postanowiłem go już jednak więcej nie rozkręcać, bo dużo jest takich tutaj niuansów typu poprzykręcane złącza do obudowy, prawda? A już więcej za bardzo niepotrzebnie bym rozkręcał, bo więcej już by się nie udało nic zobaczyć. Jak widać, jest zrobiony ten zasilacz zgodnie ze sztuką. Konstrukcja mechaniczna jest też dosyć dobra. Tutaj przewody są ładnie poprowadzone, te wiązki pospinane. Nie ma żadnych glutów w postaci gorącego kleju. Jest zrobiony tak jak trzeba i zasilacz jest naprawdę wart swojej ceny, jeżeli chodzi o parametry elektryczne, jakość wykonania i funkcjonalność. I to by było tyle. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to mam ten zasilacz jeszcze przez kilka dni rozkręcony. Mogę jakieś tam szczegóły spróbować zobaczyć odnośnie budowy tego zasilacza. Może jakimś innym sprzętem uda mi się zrobić lepsze zdjęcia. Dziękuję bardzo i zapraszam do skorzystania z oferty firmy Gotronic, gdzie ten zasilacz jest dostępny w bardzo atrakcyjnej cenie. Dziękuję bardzo, do widzenia.